Cześć, jak fajnie, że jesteś. Dzisiaj witam się z wami, dzisiaj jest piątek, ale myślałam, że ten filmik poleci wcześniej. Ale trochę mam filmików, które muszą wlecieć przed tym filmikiem, więc być może będzie to piątek, tydzień później. A dzisiaj mam też troszkę nagrywania i mówię, a to jak nagrywam jedno, no to może również vloga dla was nagram, bo zakupiłam kilka rzeczy do włosów z Rossmana i z Hebe i bym chciała właśnie wam pokazać. Właśnie muszę zrobić, mam niemyte włosy, muszę je dzisiaj właśnie zrobić i chcę zaolejować. Zaolejować, znowu to mówię, nie? Nałożyć olej z odżywką, no bo chcę właśnie tak większą taką pielęgnację dzisiaj zrobić. W domku jest Mija, jest znowu coś, kaszle bardzo. Misiu oczywiście ma, co ma? Wakacje, a Lilusia jest w przedszkolu, a ja dalej walczę z zębem i walki. A ja dalej walczę z tym zębem, znaczy z zębem, z dziurą po zębie już, bo się okazało, że mam suchodół, czy jakoś tak, i boli po prostu wszystko, więc dzisiaj jeszcze idę do dentysty, a teraz kończę, bo muszę poprzytulać mojego chorowitka. Okej, to tak na szybko zakupy z Rossmana i z Hebe. Mamy odżywkę, niby polecana, to jest proteinowo-emolientowa odżywka do włosów średnioporodowatych z tendencją do puszenia się, więc zobaczymy, jak ona się sprawdzi. Tutaj mamy olejek do włosów z Isany, właśnie zaraz biorę się za robienie włosów. Następnie mamy, co my tu mamy? To mamy z Hebe. Jeszcze nie. Proteinowa odżywka do włosów z pestek winogron, olej z kiełków pszenicy i winogrono. Więc też zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Potem oczywiście wszystko dam znać. Tutaj Miusia już wam też wszystko pokazuje. Kupiłam sobie też... Tu kupiłam sobie też szampon do włosów, taki w piance. Czekaj, Miunia, bo nie łapię ostrości. O. Facebook. I to jest ultra lekki, ryżowy szampon w piance. Włosy suche, zniszczone, każda porowato. Też również był polecany i zobaczymy właśnie, jak on się sprawdzi. Jestem bardzo go ciekawa. Szampon w piance. No. Zobaczymy. To pokazywaliśmy i to by były chyba wszystkie rzeczy do włosów. I wzięłam sobie jeszcze też, bo znowu pazury są masakra, odżywkę z Regenerum, bo były teraz na promocji w Hebie. Nie wiem, jak będzie tak naprawdę, bo jeżeli ja za tydzień wrzucę ten filmik, nie wiem, czy ta promocja jeszcze będzie. W każdym bądź razie wziąłam ten lakier właśnie z kolorem, bo mam nadzieję, że ten kolor będzie jakoś widoczny. I jeszcze to drugie Regenerum, już wam pokazuję. Ła, już mi wyleciało. Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci. To w takim już wyleciało, to już wam pokażę. O, takie. Więc zabieram się za pazury, za włosy i tyle. O Jezus, ale ten chyba otworzyłaś przez przypadek. Ale pachnie winogronem, rzeczywiście pięknie. No, będzie przyjemnie. Tutaj Miuśka jeszcze, tak? Co chciałaś pokazać? Tak? A jak się czujesz dzisiaj? Jak się czujesz? Jest dziś Ała? Tak, jest. W każdym bądź razie o 14 właśnie my jedziemy do lekarza, zobaczymy, co z nią. A ja potem jeszcze o 16.30 idę do dentysty, bo znowu wzięłam przeciwbólowy, znowu mnie cały czas boli. Po prostu masakra.
właśnie skończyłam live'a z Anią. Było bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że będzie częściej robić, tylko jak ja później będę chodzić do pracy, to ja nie wiem, czy o 10 będę mogła oglądać. No nic. Zabieram się trochę do roboty. Zupkę trzeba podgrzać, pomyśleć co na drugie danie, troszkę ogarnąć tutaj chałupkę. No i muszę Wam jeszcze zaraz ten filmik nagrać, ale pierwsze co robię, to idę robić włosy. Dobrze. Lecę. W ogóle to muszę sprzedać już ten leżaczek, no bo jeśli chodzi o to, że on może być jako krzesełko, to Mija i tak nie będzie korzystać, bo mamy krzesełko drewniane. Wiecie, ja nie lubię takich krzesełek do jedzenia, bo to się zazwyczaj bardzo szybko brudzi. Więc no niestety już tu nie śpi. Szkoda mi się z tym rozstawać, no ale no nie będzie już potrzebne. Więc właśnie będę musiała... A tam robiłaś? No i żałuję tylko, że tak późno trafiłam na to Chico, bo naprawdę to jest rewelacyjne. Chyba może jeszcze nagram jakiś filmik właśnie trochę opisujący. Więc no co tam, kochanie? A tam chcesz robić? Tak? Jeszcze się tutaj Micia jako tako zmieści. Fajnie się robi, a? Także właśnie mówię, muszę to wystawić, muszę jeszcze dzisiaj Wam ten filmik Reset Monthly nagrać. No i nie wiem, czy ja to zdążę, jakoś tak w niedoczasie dzisiaj jestem bardzo. Nie. Także zabieram się dalej do ogarniania. Przyjechaliśmy właśnie do przychodni. Miuńcia w końcu bidulka. Teraz mamy chwilę czasu właśnie. No i zaraz idziemy. Mam nadzieję, że wszystko tam dobrze. Kaszle strasznie, ale mam nadzieję, że to nic takiego i po prostu kaszle, bo jej katar spływa i no i ząbkuje, nie? Bo tak w poniedziałek, jak byliśmy w poniedziałek? W środę, jak byłam u lekarza. No to właśnie powiedziała lekarka, że ząbkuje i stąd ten kater i kaszel. No, ale wczoraj dostała temperaturki, więc zobaczymy. Tak! Kata! Czy jesteś u lekarza? Tata! Mój asystent. Idziemy do dentysty, tu idzie ze mną. Masakra, co mam z tym zębem. Mam nadzieję, że w końcu to przestanie, więc zmykamy. Zobaczymy co to, jak to. Boję się tylko, że oni znowu tam jakąś tam tabletkę, że nie będę mogła trochę karmić Miki, a ona jest teraz taki cycocholik. Aha, bo się nie odezwałam po lekarzu. No to ma zapalenie oskrzeli, także... A myślałam, że będą wakacje, będzie spokojniej. Witam się z Wami następnego dnia. My właśnie, no Micia, zamierzamy zagrać w grę Jaka baśniowa gospoda. Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajna gierka. Właśnie w ogóle wypożyczyliśmy z biblioteki parę gier, więc sprawdzajcie, czy u Was w bibliotece czasem nie ma gier też do wypożyczenia, bo zawsze można sobie sprawdzić, zanim się daną grę kupi. I co? I czy w ogóle Wam się spodoba, czy nie? Bo mieliśmy tak, że kilka gier kupiliśmy i w ogóle nam się nie podobały, nie? Tak. Tak, cała z barszczu jeszcze jestem, nie? No, a tutaj mamy właśnie... Mama, baśniową
gospodę, czy ja mam do tego tu jest. No tak, albo to przesuń tu. Nie szarp jej mija. Albo co? Albo przesuń to tu bliżej. Co? Tutaj, no to. I tutaj mamy właśnie taką planszę, do której wrzucane są żetoniki. To są właśnie takiego rodzaju żetoniki. Kwadratowe. I mamy tutaj różne postacie i każda postać ma jakąś swoją zdolność. I na przykład tutaj mamy złego wilka. Mojego ulubionego. Tak, misia ulubiony. Jeżeli w danej linii przeciwnik będzie miał więcej, znaczy przeciwnik, ta osoba, która będzie miała więcej wilków, ta pod koniec gry otrzymuje 3 żetony. A tutaj na przykład, jeżeli będziemy chcieli skorzystać ze szczurołapa, to już podczas brania tego żetoniku bierzemy, uważaj, trzymaj ją! Nie pchaj jej, tylko ją trzymaj. Podczas brania tego kafelka pobieramy żetonik i tutaj na przykład umieszczamy szczura opułapa, a oprócz tego umieszczamy jeszcze kafelek szczura. I tutaj jeszcze Wam chcę pokazać. Tu jest akurat na przykładzie tej czarownicy. Tak, bo Miusia chciała nam tylko zabierać, dlatego płaczę. Na przykładzie tej czarownicy, jeżeli ja wrzucam kafelek, już przytulę. Ja jej robię berodło chyba, nie? Tak. Jeżeli ja wrzucam kafelek, to wrzucam go tą stroną i będzie wyglądał on wtedy tu. Nie chcesz wrzucać, bo zaraz będziemy grać. Natomiast jeżeli by Michałek wrzucił, będzie to tą stroną i wtedy wiemy, że to jest, jeżeli mamy niekolorowe, to jest żeton przeciwnika. Fajnie jest też właśnie ja mam pizzę, tak, czyli pizza XXL i chodzi o to, że tu mamy składniki, musimy je odkrywać. Tak, a tu mamy pizzę i one mają właśnie różne składniki. Jeżeli wszystkie składniki z tej pizzy będą odkryte i kto pierwszy to zauważy, po prostu przykrywa tak łapką i wówczas bierze pizzę i wyciągamy kolejną, aż do zjedzenia wszystkich pizz. Miałam tak nagrać filmik, montować już tamten, ale doszłam do wniosku, że jak zaczęłam już ten temat z tym moim zębem, czy nie wiadomo czym, no to już pociągnę, bo właśnie dzisiaj umówiłam się do chirurga szczękowego. Zobaczymy, zobaczy ten tomograf, zobaczy co się dzieje, bo od 3 dni jakoś już jestem praktycznie non-stop, co 4 godziny na tabletkach przeciwbólowych, zazwyczaj Ibum. Chociaż dzisiaj tak wzięłam, jakby zobaczyłam na co, na instrukcję, na ulotkę, instrukcję. Widzicie, nagrywałam filmik z grami, instrukcjami w głowie. Przeglądałam ulotkę i tam pisze, że nie można wziąć więcej ibuprofenu niż 1200, a wczoraj już miałam 1400. Więc wzięłam już dzisiaj APAP. Bo no ten ból jest dziwny, bo i boli właśnie tu po wyrwaniu, tutaj wszystko ciągnie tu do ucha, później boli tu cała szczęka, łącznie tutaj z węzłem chłonnym. No i nie wiem w końcu, czy Wam mówiłam, jak coś to wykasuję teraz, że byłam u dentysty i on mi powiedział, że być może jest to związane z jakimś zapaleniem zatoki i muszę iść do chirurga szczękowego i będą mi gdzieś tam czyścić. To mnie po prostu, jak mi to mówił, to myślałam, że zemdleję.
Mam nadzieję, że nie, że to jest po prostu tylko efekt tego suchego zębodołu i w końcu to minie. No a teraz dzisiaj przede wszystkim tu ucho właśnie i tu policzek. Ból. Najgorzej właśnie jest, kiedy się kładę, no to ten ból się nasila. Jak funkcjonuje tak w pionie, no to jeszcze jako tako, ale mówię, no teraz to już praktycznie cały czas na tabletkach, bo nie jestem. I jak wyrwałam tego zęba, no to było źle, potem było tak jakby lepiej, no i potem się nasiliło znowu masakrycznie i zamiast przychodzić, to ja mam wrażenie, że jest coraz gorzej. I powiem Wam, że tak uczą różnych rzeczy w szkole, a tak naprawdę no dobra, jestem dorosłym człowiekiem, powinnam już co nieco wiedzieć, ale jakoś tak człowiek sobie nie zdaje sprawy. Tutaj mam też trochę taką, że mama nie naciskała tak bardzo na mycie zębów, na dbanie o te zęby, a zęby naprawdę, znaczy faktem, że mówiła, że zęby jest, jeżeli dentysta i tak dalej, no to tutaj płacić i nie ma co, bo na NFZ to już szkoda gadać, ale żeby kłaść ogromny nacisk na higienę, bo ja trochę zaniedbałam też zęby, też mi ciąża, 3 ciąże dały popalić, dlatego mam co mam, ale tu jest wszystko tak powiązane z tymi zębami. Tu idzie jakiś nerw trójdzielny, porażenie tego nerwu może doprowadzić, wiecie, do jakiegoś paraliżu tej buzi. Wszystko tak naprawdę, nawet lekarka powiedziała, że jakieś właśnie takie głupie niby próchnice i tak dalej mogą doprowadzić do zapalenia opon mózgowych. I wiecie, jak człowiek ma taką świadomość, to trochę później inaczej na to patrzy. I jednak teraz ja tym moim dzieciom naprawdę tłumaczę, koniec. Higiena zębów to jest podstawa. Od tego wszystko, cały nasz organizm funkcjonuje. Bardzo często są problemy z sercem właśnie, jeśli mamy zepsute zęby. A już nawet nie chodzi też o zdrowie, ale w sytuacji, kiedy mielibyśmy mieć jakiś przeszczep, to nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli macie zepsute zęby, to niestety jesteście wpychani na dalsze pozycje w kolejce do przeszczepu. Także też również do Was apeluję. Ja nie byłam wariatką, jeśli chodzi o zęby, ale teraz naprawdę higiena zębów, dbanie o zęby, dbajcie. No a druga sprawa to jest zdrowie, albo najpierw sprawa, pierwsza sprawa to jest zdrowie, a później, że zęby są jednym. A je później ich naprawa, tudzież wstawianie nowych, to są ogromne koszta. Więc taki apel właśnie do Was, że dbajcie o zęby i edukujcie bardzo mocno dzieci w tym kierunku, że te zęby naprawdę są bardzo, bardzo ważne. Także wybieram się dzisiaj do chirurga szczękowego. No, trochę się boję, co to będzie, co mi powiem. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. A i jeszcze chciałam Wam, no wspominałam Wam właśnie, że wypożyczyliśmy te gry i właśnie za niedługo będziemy oddawać, wypożyczymy pewnie nowe. I graliśmy z mężem w gierki małżeńskie, ale jakbyście się zastanawiali, czy kupować, czy nie, to przynajmniej na mnie przypadła ta gra do gustu. Jedynie co fajne, no to kalambury, a tak to średnio na jeża, więc cieszę się bardzo, że miałam możliwość wypożyczenia i spróbowania i nie kupowaliśmy tej gry. I ponagrywałam Wam właśnie 3 gry chyba, czy 4, więc będą też filmiki z tymi grami, które naprawdę serdecznie mogę Wam polecić, bo są bardzo fajne. No i przede wszystkim ta baśniowa gospoda jest taka dosyć ciekawa i oryginalna gra. Mi się podoba Dinokalipsa. Misiowi się podoba Dinokalipsa. Też fajna gra. Także tyle chciałam tutaj Wam powiedzieć. Zrobić taki mały update. No i co? Będę za niedługo się zbierać. Mia teraz śpi.
Czekam, aż mąż przyjedzie, pojedziemy wszyscy właśnie do tego chirurga. No i zobaczymy. A Mija, nie wiem, czy też mówiłam, czy nie, ma zapalenie oskrzeli. Jutro idziemy właśnie na kontrolę. Mam nadzieję, że tam już jest wszystko dobrze, chociaż jeszcze trochę kaszle. Masakra. Ja już po wizycie niestety miałam łyżeczkowany tego zęba. Doktor mówi, że już dawno nie widział, żeby ktoś komuś tak bardzo źle się goiło. No i co? Czeka mnie od razu zaraz wyrwanie kolejnych korzeni, bo mówił, że no to też może powodować to, że tamta rana się źle goi. Także mam nadzieję, że zostało tylko 3 dni takiego bólu i już będzie dobrze. A ja znowu u dentysty, czajcie, już mam dość. Miałam już montować filmik i wrzucać wam, ale sprawa z zębami się nie skończyła, więc mówię, dobra, to jeszcze dzisiaj to dogram i myślę, że dzisiaj wam wrzucę. Jest dzisiaj sobota, tak jak w ostatnim klipie, w ostatnim ujęciu było będzie napisane. Tak właśnie teraz też jest, 8 lipca, więc już prawie miesiąc chodzę z tym bólem. Mam nadzieję, że już teraz będzie dobrze. W końcu trafiłam do lekarza, który powiedział mi co i jak. I się okazało, że oprócz tego korzenia to jeszcze miałam na dole 7 i na górze 7 do kanałówki. Więc wczoraj robiłam dolną 7, góra mnie jeszcze ćmiła, więc mówię, dobra, to już nie czekam. Idę i robię od razu górę, więc mam już te 2 zrobione. Mam nadzieję, że więcej zębów do kanałówki nie będzie. Nic nie bolało, oczywiście wczoraj lekarz powiedział, żebyśmy od razu 2 robili, ale ja byłam przerażona, bo jak mam znieczulenie na dół, to ja zawsze mam takie uczucie, że się duszę, ale na szczęście trafiłam na takiego dentystę, który zaczął mi spokojnie tłumaczyć. Proszę nosem oddychać, tutaj śliną się pan nie będzie przejmować, więc dzięki temu tak się uspokoiłam i jakoś to znieczulenie przeszłam. Więc też dobrze, żeby właśnie taki dentysta miał podejście do ludzi, bo różnie ludzie reagują. Ja mówię, ja jak zaczęłam kiedyś, zaczęłam panikować, no to można do hiperwentylacji dojść, więc może być nieciekawie, więc nie wiem, czy to widać, że jestem podpuchnięta trochę ze znieczulenia. Więc tak u mnie sytuacja wygląda. Ta strona naprawiona, mam nadzieję, że już jest z górki. Będę się zajmować za niedługo drugą stroną, ale tutaj wszystko musi się pogoić. A jeśli chodzi o Miusię, bo tam już też nie nagrywałam wam, to byliśmy u laryngologa, okazało się, że ma obustronne zapalenie rop na uszu i lekarka nam kazała w ogóle, żeby przynajmniej do września nie chodziła do żłoba, więc w sierpniu, ja mówię, mam urlop, a na lipiec kombinujemy, jak to zrobić, żeby być z nią. Oczywiście powiedziała, że jak coś, to zwolnienie, ale wiecie, nam te zwolnienia na dzieci też się kończą, bo chyba zostało nam jakieś, nie wiem, 15 dni, więc jest ogólnie masakra. Także
uciekam już do autka, wracam do moich i co? Wrzucam wam ten kawałek filmu na koniec i myślę, że niebawem się pojawi, także trzymajcie kciuki, żeby wszystko było dobrze. Życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że obejrzeliście cały filmik. No i przede wszystkim dbajcie o zęby jeszcze raz. Także trzymajcie się cieplutko i pa, pa, do zaraz.